Ponad tydzień temu, w niedzielę, miałem takie słowo, nawet chciałem go tutaj przeczytać, ale później było dużo świadectw i nawet nie zdążyłem. Ale dzisiaj chcę od niego rozpocząć. I myślę, że to się wiąże z tym, co tu już było powiedziane, że mamy być mocni, że przyjście Pana Jezusa się zbliża, że w Europie wszystko się już dzieje, aby te przygotowania na Antychrysta. I była tutaj też śpiewana taka pieśń na początku: Pan skałą i twierdzą, Bóg moją opoką. Także tylko Pan jest naszą twierdzą i naszą opoką, na której możemy tylko się oprzeć. I brat tutaj, Sebastian, mówi, że musimy być mocni w Panu Jezusie Chrystusie. A zacznę od słowa, które właśnie powiedziałem, że tak od dłuższego czasu chodzę z tym słowem. List do Kolosan, 2 rozdział, może 6 i 7 wiersz. Jak więc przyjęliście Chrystusa, Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na to słowo wkorzenieni weń, ugruntowani na nim, zbudowani na nim, utwierdzeni w wierze. To pisze apostoł Paweł do Kolosan, ale podobne słowo też natrafiłem w liście do Efezjan. 3 rozdział, 17 wiersz. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Wkorzenieni w Nim. I tak się zastanawiałem nad tym i tak cały tydzień tak właściwie chodziłem z tym słowem. Jakby to przedstawić, to słowo? Wiecie, i tak praktycznie w zeszłym tygodniu zacząłem tam na takiej małej działeczce 3-arowej wyrywać drzewa. Po prostu ścinać i korzenie ze ziemi wyrywać. Niektóre już były stare, a niektóre po prostu takie się mi wydawały, że już nie owocują. I wiecie, takie były, jeszcze nie, niektóre jeszcze nie były za grube, no to jeszcze tak nie było źle. Ale ostatnie drzewo to była czereśnia. Wiecie, mi tak dało w kość, że 2 dni się męczyłem nad tymi korzeniami. Posadziłem ją parę lat temu. Takie cieniutkie drzewo. I wiecie, ono się tak rozrosło, że chyba na średnicy miało ze 30 centymetrów. A później też już gałęzie na sąsiadową działkę tam nachodziły i postanowiłem ją wykarczować. Wiecie, i od góry ją zacząłem. Oczywiście znowu na drabinie, ale już miałem inną drabinę, żeby nie spadłem. I później zostawiłem taki pień i później zacząłem karczować ten pień. Wiecie, i nie widziałem jeszcze takich korzeni. Ja wam przyniosłem taki eksponat, kawałek takiego korzenia. Zaraz wam go pokażę. Wiecie, niesamowite korzenie. Wiecie, 2 dni prawie z przerwami, bo jeden dzień się zmęczyłem, później jeszcze drugi dzień.
ciąłem to siekierą, kopałem i ciągle na dół, i ciągle na dół. I wiecie, te korzenie, tam jeszcze, jeżeli chcecie zobaczyć, to tam jeszcze jest pień, to w tym pniu jest koło 8 czy 9 korzeni i to jeszcze są piętrowe. Dwa korzenie, trzy korzenie to są piętrowe i one ciągle szły na dół. Wiecie, i tu przyniosłem taki jeden korzeń. To jest tylko część tego korzenia. Taki gruby, a takich korzeni 8 czy 9 było i niektóre były trzypiętrowe. Także one szły na dół, aż do ziemi. A długie to nie wiem, jak miały, jaką długość, bo to już zostało w ziemi, ale popatrzcie, taki korzeń za parę lat taki gruby urósł. Nie ma takiego eksponatu, żeby to pokazać na komputerze, dlatego tak przyniosłem taki korzeń, żebyście popatrzyli, jak gruby ten korzeń jest. To jest tylko fragment tego korzenia. To jest tylko fragment. I te korzenie szły na dół. Tu są podwójne, potrójne, i jeszcze takie małe dookoła, no po prostu niesamowicie się umęczyłem. I tak sobie po prostu nad tym rozmyślałem, nad tym słowem i przyrównowałem to właśnie do tego słowa. Jak to duchowo rozumieć? Jak to po prostu, jak to przedstawić? Bo praktycznie po prostu już to mogłem wykopywać. Wiecie, i apostoł Paweł właśnie mówi o takich korzeniach, że mamy być wkorzenieni weń, to znaczy w Chrystusa. I jeżeli takie korzenie będziemy mieć w Jezusie Chrystusie, to naprawdę żadna siła, żadna moc, tak jak apostoł Paweł mówi, ani głębokość, ani wysokość, ani żadne moce nie będą nas w stanie odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Jedynie jeżeli sami się odetniemy, ale normalnie żadna siła, żadna moc, ani głębokość, ani wysokość, ani żadne moce nie mogą nas odłączyć od miłości Chrystusowej. Tak mówi apostoł Paweł, może sobie to przeczytamy w liście do Rzymian, 8 rozdział. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? A później od 38. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Wiecie, i to mi tak dało do zrozumienia, że jeżeli tak zapuścimy nasze życie, właśnie takie korzenie zapuścimy w Panu Jezusie Chrystusie, to naprawdę ostoimy się. I to, co tu brat mówił, jeżeli przyjdzie ciężki czas, czy przyjdą huragany, czy przyjdzie ucisk, to wtedy żadna siła, żadna moc, żadne potęgi nie zdołają nas odłączyć od miłości Bożej. Bo wiecie, patrząc na te korzenie, to jest niemożliwe, żeby nas odłączyć od miłości Bożej. Jeżeli będziemy trwać w Nim i takie potężne korzenie będziemy mieć, to gwarantuję wam, bo Słowo Boże to mówi, że nic nas nie odłączy od miłości Bożej. Także
To jest niesamowite, że te korzenie, które są zapuszczone w ziemię, to jest obraz, po prostu to jest obraz też i Kościoła, i Chrystusa. Bo apostoł Paweł właśnie w liście do Efezjan mówi, że tam właśnie przez te korzenie Pan Jezus nas chce żywić i pielęgnować. W liście do Efezjan czytamy, tam apostoł Paweł mówi o życiu męża, żony, ale tam przyrównuje to właśnie później pod koniec, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak ich Chrystus Kościół. Tu mamy to odniesienie, że tak jak mamy miłować swoje żony, jak własne ciała, a później dodaje, że nikt swojego ciała nie ma w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Także jedynie w Nim, jeżeli jesteśmy tak zanurzeni, jak te korzenie, to możemy z Niego czerpać. Możemy z Niego czerpać ten życiodajny pokarm. Te minerały, a przede wszystkim wodę. Bo bez wody takie drzewo nie da rady rość. I inne rośliny też nie mogą rość bez wody. Dlatego właśnie poprzez te korzenie drzewo może rość, może wzrastać. I to mi daje taki obraz, że jeżeli będziemy w Nim zanurzeni i będziemy czerpać te rzeczy życiodajne, ten życiodajny pokarm, to wtedy będziemy też i wzrastać. Tak jak ta czereśnia, tak wzrastała za kilka lat, tak wzrosła, że po prostu nie szło ją wykorzenić. I to jest obraz po prostu nas, jako ludzi wierzących i Chrystusa. To jest taki przykład, taki namacalny w przyrodzie. Wiecie, i tak, jeżeli byśmy otworzyli Ewangelię Mateusza i Marka i Łukasza, to tam mi się przypomniało, że dobrze by było, aby to podobieństwo o siewcy też nad tym się zastanowić, dlatego że tam też występują roślinki, tam występuje ziarno i tam też występuje, korzonki występują. Niektóre roślinki nie mają korzeni, niektóre mają korzenie, ale znowu inne rzeczy, także tak mam to na sercu, abyśmy właśnie przeczytali to podobieństwo o siewcy. Nie wiem, czy akurat tutaj jest w Ewangelii Mateusza zatytułowane podobieństwo o czworakiej roli, ale w innych Ewangeliach jest podobieństwo o siewcy. I w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, od 13 rozdziału może do 8 wiersza sobie przeczytamy to podobieństwo. Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. I zebrało się wokół Niego mnóstwo ludu, dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł: oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny,
drugie 60-krotny, a inne 30-krotny. I kiedy Pan Jezus głosił to podobieństwa, między innymi to o siewcy, czy jak tutaj jest zatytułowane, o czworakiej roli, chociaż nie wiem, czy akurat droga, na której padło to ziarno, jest rolą, no ale tu tak to zatytułowali. Może lepiej by było podobieństwo o siewcy. Sobie tak jak i później jest wytłumaczone, już kiedy Pan Jezus mówi, to tu jest tutaj nagłówek wyjaśnienie podobieństwa o siewcy. Ale chciałbym właśnie zwrócić na to uwagę, że kiedy Pan Jezus mówił w podobieństwach, to nawet uczniowie nie mogli tego zrozumieć i pojąć. I dlatego Pan Jezus na osobności wykłada im te podobieństwa. I między innymi później nie będziemy tutaj więcej może czytać, ale później od 18 wiersza, tego 13 rozdziału, Pan Jezus wyjaśnia im, co to znaczy to podobieństwo. I to podobieństwo o siewcy jest w Ewangelii Mateusza, jest w Ewangelii Marka i jest w Ewangelii Łukasza. I tych trzech ewangelistów pisze o tym podobieństwie i każdy z nich jakby z innego punktu, jakby po prostu i całość naprawdę, jeżeli byśmy przeczytali całość wyjaśnienia tego podobieństwa w Ewangelii Mateusza i Marka i Łukasza, to naprawdę byśmy mieli cały obraz tego. I może sobie po prostu przeczytamy właśnie, jak to brzmi w Ewangelii Mateusza, Markowej Ewangelii i Łukaszowej Ewangelii. I pierwsza taka gleba, o której Pan Jezus mówi tak. Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. W Ewangelii, i zaraz sobie przeczytamy Ewangelii Marka, 4 rozdział, 15 wiersz. Siewca rozsiewa słowo. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane z nich. A w Ewangelii Łukaszowej, 8 rozdział, 11-12 wiersz. A podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże, a tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Takie jest wytłumaczenie tego podobieństwa, tej pierwszej wersji, kiedy ziarno, chociaż ludzie słyszeli, jednak to ziarno pada na drogę, przychodzi zły, przychodzi szatan, wybiera ze serca i po prostu to ziarno nie ma możliwości nawet zakiełkować, zapuścić korzenie. Druga ta rola, to sobie przeczytamy tak. Mateusz 20-21. 13 rozdział 20-21. A posiany na gruncie skalistym to ten, który słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub
prześladowanie dla słowa wnet się gorszy. I teraz sobie przeczytamy Ewangelia Marek, Ewangelista Marek, 4 rozdział 16-17. To jest ta druga rola. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. Widzimy z tego, że tak bardzo potrzebujemy zapuścić korzenie. Bo wiecie, ta druga gleba, to tam nie było dużo, gleby. To była skalista gleba. I tam tylko było malutko tej żyznej gleby. I to ziarenko nie mogło zapuścić dalej korzeni. I przychodzi słońce, przychodzi upał i ta roślina usycha i owocu nie wydaje, bo nie ma wilgoci. Mały jest korzeń, nie ma skąd brać wilgoci, bo jest posiane na gruncie skalistym. I podobnie mówi ewangelista Łukasz. Łukasz, 13 wiersz tego samego 8 rozdziału. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a chwili pokusy odstępują. Widzicie, do czasu wierzą, a dlatego, że nie mają korzenia, a kiedy przychodzi pokusa, czy tak jak w innej Ewangelii było pisane, ucisk czy prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą, dlatego, że nie mają korzenia. Jak bardzo ważne jest, abyśmy w nim właśnie zapuścili te korzenie wiary, aby po prostu nic nie odłączyło nas od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo teraz mamy pokój, teraz mamy wolność, teraz możemy się spotykać, ale nie wiemy, jak długo to będzie. Nie wiemy, jak długo to będzie. Dlatego musimy zapuścić korzenie. I to tak mocne, takie korzenie, jak wam pokazywałem w tym eksponacie. Nie do wytargania. Nie, żaden wiatr, żaden takiego drzewa nie jest w stanie wywrócić. Nie jest w stanie. Mieszkałem w górach, to tam na przykład świerki mają płytkie korzenie. Mają rozległe korzenie, ale mają płytkie korzenie. One nie idą głęboko w ziemię. I kiedy przychodzi wichura, kiedy przychodzi huragan, bardzo szybko całe połacie lasu leżą. Wielkie świerki, duże, potężne, grube świerki leżą. I tylko można widzieć właśnie te duże takie korzenie, po prostu wszystko ze ziemi wyrwane. Dlatego, że nie mają głęboko zapuszczonych korzeni. I to jest taki też obraz, że te świerki po prostu, one pięknie rosną i są grube, ale jeżeli przychodzi wicher, jeżeli przychodzi burza, jeżeli po prostu przychodzi huragan, to one się nie obstoją, dlatego że nie mają głęboko zapuszczonych korzeni. I tak jest właśnie i z naszym życiem, jeżeli to porównujemy do naszego życia duchowego. I trzecia gleba, o której tutaj Pan Jezus mówi w tym podobieństwie o siewcy,
To jest 22 wiersz Ewangelii Mateusza, 13 rozdział. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łudza bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Popatrzcie, jak to jest niebezpieczne. Chociaż posiane, można powiedzieć, w dobrą glebę i korzenie, ta roślinka ma zapuszczane, jednak coś się dzieje. Jednak coś się dzieje. Umiłowanie tego świata, łuda bogactwa, zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Wiecie, to jest taki, jakby, na pewno wiecie, bo żyjemy tutaj w terenach rolniczych, że jeżeli na przykład chwast, takie są chwasty, które owiną się koło tego zboża, to po prostu u niego zadusi. On usnie, chociaż ma korzenie, ale po prostu to, co się owija koło tego zboża, to zadusi. Dlatego rolnicy walczą z tymi chwastami, opryskują i tak dalej. Czytamy dalej, jak to jest w innej Ewangelii przedstawione, w Ewangelii Marka. 18-19 wiersz, 4 rozdziału. A innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo tak, iż plonu nie wydaje. Popatrzcie, tu jest nawet wymienione, że troski też mogą w jakiś sposób zagłuszyć ten głos, aby i plonu nie wydać. Ale troski tego wieku i łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje. A ewangelista Łukasz, 14 wiersz 8 rozdziału, to jest właśnie wytłumaczone o tych podobieństwach, to sam Pan Jezus tłumaczy. 14 wiersz. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Także takie niebezpieczeństwa czyhają na nas, na każdego dziecko, na każde dziecko Boże, i dlatego musimy być ostrożni, musimy trwać w Nim, aby to, co było zasiane w naszych sercach, aby poprzez troski, poprzez rozkosze życia, poprzez bogactwa nie uległo przyduszeniu. I wtedy nie dochodzi do dojrzałości. Owoc może być, ale nie jest dojrzały, albo w ogóle może być taka roślinka zaduszona. Także to są takie niebezpieczeństwa, o którym Pan Jezus nam chce dzisiaj powiedzieć. A czwarta rola to jest taka najbardziej błogosławiona. Czwarta rola, 23 wiersz Ewangelii Mateusza, 13 rozdziału. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. I to jest właśnie wolą Bożą,
abyśmy w nim byli zakorzenieni, wydawali owoce 60-krotne, czy 30-krotne, czy nawet 100-krotne. To jest wolą Bożą, to jest wolą naszego Pana. W Ewangelii Marka, jak to tutaj brzmi, 20 wiersz. Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Słuchają słowa i przyjmują go. I dlatego mogą wydawać owoce. A Ewangelii Łukaszowej, 15 wiersz, a to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i wytrwałości wydają owoc. Wytrwałości wydają owoc. I tak właśnie rozmyślałem, jaką glebą ja jestem. Czy tą pierwszą, czy tą drugą, czy trzecią, czy może tą czwartą, żeby każdy z nas mógł sobie zadać takie pytanie. Czy przynosimy owoc? Czy nasze korzenie są tak głęboko zapuszczone w nim? To jest bardzo ważne pytanie, bo bez niego apostoł Paweł mówi, że nic nie może uczynić. Pan Jezus mówi też, można by przytoczyć takie inne jeszcze podobieństwo o krzewie winnym. Tam też jest ta zależność, że zresztą Pan Jezus mówi, że bez niego nic uczynić nie możemy. Krzew winny i latorośle. To jest zapisane w Ewangelii Janowej w 15 rozdziale. Krzew winny i latorośle. Może sobie ze dwa wiersze przeczytamy. To jest też bardzo, bardzo znamienny przykład, że jeżeli nie będziemy trwać w krzewie winnym, no to jak możemy przynosić owoce? Jak możemy przynosić owoce? Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latarość sama siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Także jedynie możemy uczynić tyle, jeżeli weźmiemy od Pana Jezusa Chrystusa, który jest tym krzewem winnym, a my jesteśmy tymi latoroślami. Jeżeli trwamy w Nim, to przynosimy wiele owocu. Ale jeżeli nie trwamy, to tutaj pisze, że taka latorość usnie. Także trwanie w Bożym Słowie. Wiecie, i przypomniał mi się psalm. Jeżeli trwamy w Bożym Słowie, jeżeli karmimy się tym Słowem, bo to jest Pan Jezus, a Słowo to jest to samo. Pan Jezus mówi, że się stał z ciałem, że to Słowo stało się ciałem. Słowo, Pan Jezus. Jeżeli się Nim karmimy, tym Słowem, to możemy przynosić wiele owocu. I w psalmie w pierwszym jest napisane tak. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych,
ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana, a zakon Jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Porównane do drzewa, które jest zasadzone nad strumieniami wód. Wiecie, możecie sobie wyobrazić, jakie tam ma potężne korzenie, takie drzewo. I on czerpie tą życiodajną wodę z tych strumieni. I dlatego takie drzewo jest zielone, takie drzewo wydaje owoce, wydając swój owoc we właściwym czasie. I jeszcze taki jedno słowo chciałbym powiedzieć, że Panu właśnie zależy, abyśmy wydawali owoce. Bo ten owoc, jeżeli dojrzeje, to z tych nasionek, to ten kościół się powiększa, ten kościół się pomnaża. A jeżeli nie ma owoców, są niedojrzałe, nie ma nasionek, to kościół się nie pomnaża. A Panu chodzi o to, żeby kościół rósł, żeby się pomnażał. Żeby te nasionka, które znowu z tych owoców padną, żeby z tych nasionek znowu wyrosły roślinki, żeby znowu wyrosły drzewa. I takie przemyślenia miałem właśnie z tymi korzeniami i tak to chciałem przedstawić do duchowego życia, że jeżeli będziemy mieć takie korzenie zapuszczone w Panu Jezusie Chrystusie, to będziemy przynosić owoce, to będziemy i będziemy czerpać z tych życiodajnych wód. Pan Jezus mówi, kto napije się tej wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, ale woda, którą ja mu dam, stanie się nim źródłem wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Ale myślę, że to nie jest tylko jednorazowo, ale żeby każdy dzień, żebyśmy się mogli karmić nim, czytać Jego Słowo, karmić się tym Słowem, a wtedy nasza wiara będzie utwierdzona, tak jak apostoł Paweł mówi, będziemy w nim wkorzenieni, zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze. I tego życzę sobie i wam, wszystkim, całemu Kościołowi, abyśmy mogli się karmić, bo On jest tylko tą mocą, On jest siłą i nie ma innego, nie ma innego Pana, nie ma innej skały, nie ma innego źródła, tylko Jezus Chrystus. Amen.